Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj robimy nogi. Dobrze, zaczynamy. Szybko wam powiem, o co tutaj chodzi. Robimy dwie serie po 25 powtórzeń na rozgrzewkę, tak jak w każdych ćwiczeniach, które wam teraz tutaj pokazywałem z dwoma sztangielkami. Robimy dwie serie po 25 powtórzeń takich zwykłych, szybkich przysiadów. Kiedy to skończycie, bierzemy nasze dwie sztangielki i chwytacie tak, jakbyście mieli sztangę na plecach, tak? I robimy przysiady z wyskokiem. Tak, schodzicie na dół, tyłek do ziemi, kolana nie wychodzą. Starajcie się zrobić tak, żeby kolana nie wychodziły poza duży palec. Tutaj macie w dolnym rogu pokazane, jak ja wyskakuję leciutko z ziemi. Nie musicie wyskakiwać z całej siły do góry, byle żeby ten wyskok był. Następne ćwiczenie. Robimy takie przysiady. Sumo squats. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. W każdym razie robimy przysiady w ten sposób, że sztangielki idą do środka, natomiast cały czas mamy łydki napięte, czyli lekko stajemy na palcach. Jeżeli możecie mocno stanąć na palcach tu właśnie w ten sposób, super. Stoicie na palcach i wtedy robicie przysiady. I tego ćwiczenia i tego poprzedniego ćwiczenia, jak te przysiady z wyskokiem, robicie 3 serie po 12 powtórzeń, 12, 15, w sumie inaczej, od 8 do 12 powtórzeń. W ten sposób. 3 serie od 8 do 12 powtórzeń. Następne ćwiczenie. Robimy przysiady z wykrokiem, natomiast tylko na jednej nodze. Nie robimy na zmianę, tylko zostajemy przy jednej nodze. Jeżeli chcecie sobie pozmieniać i robić to na zmianę, proszę bardzo. Ja akurat wolę robić na jednej nodze. I też robimy 3 serie od 8 do 12 powtórzeń. Pamiętajcie, żeby te wszystkie ćwiczenia robić bardzo powoli. Nie? Jak macie lekki ciężar, to robicie bardzo powoli. I bardzo koncentrujecie się na spinaniu tych mięśni. Dopiero wtedy ten trening będzie najbardziej efektywny dla was, tak? Bo no, jak mamy małe ciężary, no to co możemy zrobić? Możemy tylko mocniej spinać mięśnie i robić ten ruch jeszcze bardziej dokładnie, najbardziej dokładnie jak możemy. No dobrze, i ostatnie ćwiczenie w tym wszystkim. Robimy spięcia, już raz pokazywałem wam taki trening, robimy spięcia naszych mięśni czworogłowych, czyli robimy w ten sposób, że utrzymujemy równowagę. Jeżeli nie możecie utrzymać równowagi, oprzyjcie się o ścianę, bo coś w tym stylu, i na zmianę z całej siły napinacie wasze czwóreczki, czyli mięśnie czworogłowe, te z przodu, jakby ktoś nie wiedział. Tak, napinamy z całej siły na zmianę i też robicie po 12 powtórzeń na jedną nogę. Tym razem robicie po 12 przynajmniej powtórzeń na jedną nogę, bo to już jest lekkie dosyć ćwiczenie, ale pamiętajcie, napinajcie z całej siły, też 3 serie i proszę bardzo, macie pełny trening na nogi w domu z lekkimi ciężarkami.